Dzień dobry. Mamy już dzisiaj 23 grudnia. Wigilia jutro, święta. Później nowy rok. Mamy też oto takie sytuacje. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale sprawdzimy. Sprawdzę sobie w telefonie. No, powinno być widać na kamerze dobrze. Otóż takie sytuacje mamy, jak ta. Zakopaliśmy się trochę, ale może uda się nam wyjechać. Widać, no nie, jest taki rów. I kurde, od tego rowu woda ciągnie strasznie w lewo i w prawo i się zakopaliśmy. No. Podsumowując, ten rok było dużo takich wpadek. Na przykład zobaczycie je teraz. No i co, Pawełku, utopiłeś się? Oj, 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 jejku, jejku. I co teraz? Ale były też dobre momenty. Takie jak dobra praca. Na przykład to. Nowe znajomości. Nowi koledzy w pracy. Nie, było dużo, dużo bardzo fajnych momentów w tym roku. Dużo złych i dobrych, na przykład jak ponze spalone. To akurat był zły moment. Co jeszcze? No i głównie takie złe momenty w pracy ogólnie, no to były takie, niestety. Mam nadzieję, że następny rok będzie lepszy. Dla mnie, jak i dla was. Wam z całego serca życzę, żebyście mieli dużo kubików, mało takich sytuacji, więcej kłody, czy tam tartaku, jak wolicie, mało 1,25 m wałków. W porządku pracy wam życzę, dobrych zarobków. Ci, którzy marzą o pracy w lesie, nie wiem skąd takie marzenia, ale jak marzycie o pracy w lesie, to życzę wam, żebyście ją dostali. No ja akurat lubię pracę w lesie, więc dla mnie okej. Okay, mimo wszystko życzę wam, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni. Żeby wszystko się udawało, plany się wam spełniały, marzenia, żebyście psychicznie dobrze czuli się w pracy, bo to jest chyba najważniejsze. Żeby was szef nie wykańczał. Szefom życzę, żeby wam dawali lepsze pieniądze, podwyżki na przyszły rok, żeby oni lepiej zarobili. A my co? My próbujemy wyjechać z tego bagna. Może się uda, mam nadzieję, że się uda. Dostaniecie za chwilę kilka wlepek z tego roku. Tam co akurat zacząłem nagrywać. Jakieś wrzutki, pierdoły. Sklejkę ciekawych momentów, podsumowanie tego roku. W tym roku chyba już to będzie ostatni mój odcinek. Zaczniemy po nowym roku. Mam kilka ciekawych pomysłów. Tylko kurde, u mnie z tymi pomysłami jest tak, że ja mam słomiany zapał dzisiaj do tych pomysłów, a później brak chęci na realizację. Ale miejmy nadzieję, że akurat z tym będę zawzięty i uda mi się zrealizować moje pomysły. No, to tyle. Myślałem też o każdym, żeby zrobić daily vlogi codziennie. Żeby takie wrzutki po 10 minut robić z całego dnia, powiedzmy podsumowania. Tylko powiem wam szczerze, że ja różnie pracuję. Czasami od 6 do 20, czasami od 6 do 15, 17. I nie zawsze naprawdę mi się chce to robić. Czasami po całym dniu zrywki, jeszcze mam takie dziwne akcje, to mi się tego nie chce. Podsumowując, życzę wam, żeby ten przyszły rok był lepszy
niż obecny. I zdrowia, szczęścia i żebyście święta spędzili spokojnie, w zdrowiu, z rodziną, z najbliższymi, z ukochaną czy z ukochanym. No i tyle. Trzymajcie się. Do przyszłego roku.
Water. Lata praktyki. Jakbyście chcieli takie szkolenia odbyć u mnie w wyjeżdżaniu, zapraszam. Kurs nie będzie tani, ale skuteczny. Wesołych jeszcze raz. Co, myśleliście, że to już koniec? Nie, jeszcze nie koniec mojego gadania. Już pewno mieliście nadzieję, że będą filmiki z całego roku, ale niestety was rozczaruję. Znaczy jeszcze chwilę tego gadania. Nie dodałem tam, że jeszcze ten rok był udany pod względem YouTube'a, że założyłem ten kanał, ja tam jakiś długi czas bardzo się na tym zastanawiałem. I to naprawdę było 2 lata. 2 lata się zastanawiałem nad tym, czy zakładać ten kanał, czy go nie zakładać, co znajomi powiedzą, co ludzie powiedzą, co rodzina powie. I na szczęście w swoim życiu w tym roku trafiłem na super ludzi, między innymi Pawła, z którym nakręcałem pierwsze odcinki w poprzedniej firmie, gdzie pracowałem. Paweł, jo. Pomóc ci? Nie, armii nie. Proszę? Armii nie żyć. Na pewno? A to ci pomogę. Co się stało? No wszystko jest dobre, trzeba odpolić i jechać. Począwszy od mojej dziewczyny, która mi robi mi wszystkie miniaturki. Dziękuję wam. Dziękuję wam bardzo za to, za pomoc. Teraz Patryk dołączył do nagrywania. Szefa wciągniemy. A propos szefa, to tobie szefie życzę, żebyś miał kubików na przyszły rok potem do wycinki z rybki, żebyśmy mieli pracę, pieniądze i co? Pieniądze i żebyś nowe maszyny kupił. Znaczy te nie są złe, żeby nie było, ale jakby były nowe, byłoby super. No. A, tobie Paty życzę, żebyś takich kurwa pniaków wielkich nie robił, bo się później nie da jeździć. Sprawdźcie sobie lampy, czy mają operatorzy dobrze ustawione, bo im nie doświetla w nocy, takie kurwa pniaki zostawiają wielkie. A szczególnie ten. O, patrz, tam. O, tam. Dwa przejazdy i człowiek wisi, kurwa. Ale on mówi, że są niskie, wiesz? Nic. Sam do siebie mówię. Co z bajnią, no? Ja jestem youtuber, wiesz? No. A ja jestem ten. Rajdowca. Rajdowca? No. No.
no. I wszystko się zgadza. No, i to tyle. No, a i też bardzo wam dziękuję za to, że jesteście na tym kanale, że subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie, że jakoś ciągniemy ten kanał do przodu, że to wszystko idzie tak, jak powinno iść. Idzie wolno, ale swoim tempem, więc jest dobrze. I właśnie dzięki tym wszystkim osobom, co teraz wypowiedziałem, to jakimi ludźmi się otaczasz, z jakimi współpracujesz, z kim nagrywasz, z kim coś robisz, którzy nie śmieją się z tego, wręcz mówią fajne, fajne, super filmiki, kręć dalej, jest ok, fajnie się to ogląda. I to jest ważne też w życiu, żeby takimi osobami się otaczać, nie takimi, którzy ciągną się w dół i mówią, że nie, to by się to nie uda, to ty tego nie zrobisz, tylko otaczajmy się osobami, które ciągną cię do góry, to cię wspierają, motywują. No i że są, często się wybijam z tego, co mówię. Dziękuję wam, że jesteście, że dotrwaliście ze mną do końca tego roku, że oglądacie i subskrybujecie kanał, lajkujecie, komentujecie. Jest to bardzo naprawdę mobilizujące do pracy. Daje mi takiego kopa powera, że mam chęć, mimo z mojego lenistwa też, to wynika czasami, że nie robię filmów, ale wchodzę na YouTube'a, patrzę co i jak i nagrywam. No, wystrój mamy świąteczny, jak widać. Jest piątek. Już powinien do domu jechać, bo jest godzina 17. Kuziwa, nie widzę. Tak, 16:30 jest. Powinien jechać do domu. Ale ja mam tak, że jak zaczynamy z rąb, to mi się takie tutaj dolary robią. No i tyle. Jeszcze raz, życzę wam wesołych świąt, spokojnych, szczęśliwych, zdrowych. Na przyszły rok, żeby wasze plany, marzenia się spełniły. Dużo sukcesów w pracy zawodowym, jak i rodzinnym i miłosnym. Bądźcie tu dalej. Będzie coś nowego, nowe projekty, nowe filmiki. Jakieś kurwa niespodzianki. Będzie dobrze. Trzymajcie się jeszcze raz. Wesołych. No cześć. Tak będą do wyjebania do mnie? Przecież nie używać tego tygodnia, nie? Ja chyba nie, może Krzychowi się przydadzą albo coś. No to jest. Jest gdzie je wyjebać? Palec ci nie boli? Nie, nie boli. Mam dobre paluszki. Wyćwiczone. Dziewczyna nie narzeka. Tak? Wręcz chwali. Nie? No, no, no. Ja bym tam wolał się u źródła spytać, kurwa, bo tak na słowo to ci kurwa nie wierzę. Dzwoń do niej. Dzwoń. O, dzwoń telefon. No bo, co? Telefon dzwoń. No dzwoni akurat. Widziałeś, kurwa, to się powiecicie. No cześć. Dzwonisz w idealnym momencie. Bo stoimy z Pawłem. Siema. Nie? Stoimy z Pawłem, nie? No i Paweł się pyta, czy mam sprawne palce. Ma? Przysięgasz na paluszek? Zdecydowanie. No dobra, no to dobra. Bo on mówi tak na sucho, to nie ten, musi się u źródła zapytać. Nagle ty dzwonisz. Widzisz? O kurwa, ty. Odzwonię później, bo tankujemy olej. No dobra, dobra. No, do później, pa. Spyta się, czy na wizji może być później. Czy mogę w jej wizerunek umieścić? Jest skazana. Co? Jest skazana. Tak? Dobra. No już teraz będzie na wizji, kurwa. No wiesz, no bo powiedziałeś o palcach, ja to wrzucę, nie ma potwierdzenia, wszyscy się będą śmiać, kurwa. Jest. Ja powiem, że to siostra dzwoniła, tylko kurwa. Zamknąć, kurwa. Czy masz ten guzik, czy co? No, o kurwa, czekaj, robi się śmierówka, a tu drapą. A gdzie będziesz szedł, że szkoda nie stoi? Gdyby pierdane w miejscu stoi.
I tak wygląda praca w lesie. Kubiki lecą, opala się sosna wywaliła, ty patrz. Pa, 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 pa. Widzą? No. Musi się wrócić. Ale to już jest poza granicą. To w chuj za granicą. I musiałbym przejebać po uprawie. A oni nie lubią, jak się po uprawie jeździ. Trudno. Czy masz? A ja pytam, no kołka wsadzić czy rytku spiąć? No. Weź myśl. A daj trytytkę. Tą grubą tam. No kurwa, jest można trzymać, panie. A my tu przerobimy serwis, kurwa. Fabryka. Ja nie wiem, czy będziemy, nie musimy się opatyka wsadzić, wiesz? Aha, że nie dociśnie go? Tak, żeby tu... Czekaj, wsadzimy coś tam. Czekaj, zobaczymy nie, najpierw te koło. Kurwa. Widziałeś? Co, dwie głowy to nie jedna. No, my tu biedny stoł do jutra i trzymał guzik. Nic, nie? Masz markera? Nie. Domalował go. U mnie ciężko. Jeszcze raz zadam ci pytanie, czekaj. Ja pierdolę. Ale się wjebałem. To trzeba wyciąć. To trzeba wyciąć. Dobra, zacznijmy od nowa. Ja tego nie będę wrzucał.